Jeżeli tu wszedłeś, to znaczy, albo chcesz robić swoją mapkę, albo jesteś moim kozackim widzem. No chociaż w sumie jedno kompletnie nie wyklucza drugiego. No tak czy siak, to jeżeli tworzysz mapę, to trzymam za ciebie kciuki. A jeżeli jesteś moim kozackim widzem, to ty zostaw kciuka. Okej, numero uno, czyli developer 2. I to i bardzo ważna komenda, która wyświetla nam wszelkie informacje o serwerze, co się dzieje i tak dalej, pojawia się to albo w lewym górnym rogu, albo w waszej konsoli. Następnie CL podłoga showpost 1. I to pokazuje nam dokładnie, gdzie się tutaj znajdujemy, dokładne koordynaty, tutaj w lewym górnym rogu. Przydałby ci się chyba netgraph, nie? Czyli net podkreśnik graph 1. Jak nie wiesz dokładnie, o co tam chodzi, co ci się przyda i co tak dalej, to masz tutaj w karcie masz film, w którym się dużo o tym wypowiadałem. Zapraszam serdecznie. Bardzo, bardzo ważne, mianowicie show budget, podkreśnik texture 1. I to wam pokazuje wszelkie zagospodarowanie i wykorzystanie pamięci, jeżeli chodzi o twoją mapę. Czyli w dużym skrócie takie narzędzie, dzięki któremu łatwo ją sobie zoptymalizujesz. Światło i cienie niesamowicie ważne i do tego przecie komenda r.drawLightInfo, oczywiście 1. Daje to wiele info na temat światła na całej mapie, zarówno jego barwę, jak i jego moc. Następnie SV podłoga Show Impact podkreśnik Penetration 1. Pokazuje, przez jakie ściany możemy skanować oraz więcej info na temat tych to właśnie wallbangów. Następnie mamy tą komendę i tutaj wartość wybieramy na 2 i w ten sposób widzimy wszelkie tej krawędzie oraz wszelkie wygładzenia, które mają miejsce na mapie. Przykładowo jak na przykład mamy schody, nie? I jakby gracz schodził po schodach, no to by go tak telepało, tak by ruszało ekranem, że co nie można się skupić tak dalej, nie można dobrze wycelować. Ale dzięki takiemu wykładzeniu, które stosuje się na mapach, wtedy on po prostu wchodzi płynnie i to jest po prostu takie uproszczenie. Ta komenda jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej widzimy wszelkie twarde krawędzie różnych obiektów na tej mapie, tak? Czyli w ten sposób unikniemy wszelkich bugów, na zasadzie jest jakaś doniczka, ale na przykład pociski przez nią przelatują. Albo nie, mamy jakiś kamień, którego to krawędzie nie są zbyt dobrze wymodelowane i przez te pociski mogą przychodzić jak przez masło, tak? Następnie show triggers podkreśnik toggle i tutaj tak na dobrą sprawę bardzo ważna komenda, która pokazuje nam wszelkie ważne miejsca na mapie, typu spawny albo typu bombsite, tak? Możemy dokładnie zaznaczyć obszar, na których coś się dzieje. Następnie mamy airdrop particles 0 i tutaj to jest bardzo ważna komenda, która kasuje wszystkie efekty z mapy, czyli na przykład deszcz, tak? To się przyda, kiedy chcesz trochę zaoszczędzić pamięci, kiedy właśnie tworzysz mapę i potrzebujesz wykorzystać tą moc obliczeniową na coś innego, wtedy ten deszcz się kompletnie dla ciebie nie liczy, tak? Sobie to właśnie wyłączysz. Bardzo przydatne. Następnie mat podkreśnik wireframe i tutaj możemy wybrać wartość 1, 2 albo 3. W zależności od tego, którą wybierzesz, różne rzeczy będą pokazywane. Różne wartości dają różne efekty, ale w dużym skrócie po prostu pokazuje to wszelkie krawędzie na mapach. Nav podkreśnik edit pokazuje, jak nazwaliśmy konkretne miejsce na mapie oraz pokazuje, jak działa nawigacja dla botów. Bot podkreśnik show battlefront 1 pokazuje miejsca, gdzie się spotykają boty, miejsca, gdzie tak naprawdę sprawy walczą. To też pomaga zbalansować mapę, żeby zobaczyć, czy jakaś strona nie dotrze gdzieś za szybko, a druga na przykład za wolno. Bot podkreśnik show podkreśnik occupy podkreśnik time 1. Wow. Nie no dobra, bez tego wow. Ta komenda pokazuje dokładne wytyczne dla botów, tylko uważaj, jeżeli ją wpiszesz, naprawdę mocno laguje. I na koniec, end podkreśnik tekst, czyli wszelkie info o różnych obiektach, na które to właśnie najedziesz. A więc to było na tyle, mam nadzieję, że chociaż trochę ci pomogłem w tworzeniu tej mapy, mam nadzieję, że się podobało, staw łapę, suba, wbij na TikToka, dzięki, trzymaj się piona.